Witam serdecznie, Tomasz Sakiewicz, program W Punkt. Jeszcze przez chwilę w zastępstwie Katarzyny Gujskiej, która trochę z Państwem jest, a trochę próbuje odpoczywać ze swoją rodziną. A już dzisiaj, teraz moim gościem jest wiceminister cyfryzacji Adam Andruszkiewicz. Witam serdecznie, panie ministrze. Dobry wieczór, kłaniam się panie redaktorze, kłaniam się państwu. Ja w ramach cyfryzacji uruchomiłem sobie własny kanał na YouTubie, a nawet, przepraszam, bo tego miałem duże wątpliwości, ale nawet na TikToku sobie robię kanał. A zakładam, że w czasie wyborów będzie taki głód. Nie wiem, czy pan ma też takie korzysta z takich narzędzi jak social media, ale rzeczywiście stwierdziłem, że trzeba się odmłodzić, więc sobie już jako Tomasz Sakiewicz komentuję. To tak się tylko przechwalam. Natomiast, panie ministrze, zakładam, że dzisiaj przechodząc koło Nowogrodzkiej, to tam wylatują przez okno korki szampana, a sztab się zastanawia, kto was tak bardzo lubi w tym sztabie Platformy, tak? Bo muszę przyznać, że... No bo zresztą zobaczmy sondaż najpierw Kantaru dla Gazety Wyborczej sprzed kilku dni. Może uda nam się to pokazać. ...38% dla PiS-u plus 5% wzrost w bardzo krótkim okresie kilku tygodni. Spadek Platformy do 30%, 2% spadło. Lewica, niewielki wzrost, 8%. No, ogromny spadek, to chyba największy w tym sondażu Konfederacji, minus 2%. Nieznaczny wzrost trzeciej drogi, ale nie dający im nawet cienia szansy na wejście do parlamentu, bo oni mają ten próg 8%, 6%, no i sporo niezdecydowanych, 12%. Troszeczkę spadła ta liczba. Ale jeszcze dzisiejszy, nie zdążyliśmy przygotować grafiki, jeszcze ciekawszy jest dzisiejszy sondaż CBOS-u. Bardzo zbliżona liczba, bo 37% zamierza głosować na Prawo i Sprawiedliwość. Jeszcze mniej na Platformę, aż może tylko 21%. Na PiS poparcie wzrosło 8 punktów w ciągu miesiąca, a na Platformę spadło 7. No 15% rozwarły się nożyce. Było prawie tak samo, tak? CBOS pierwszy raz od chyba 7 lat pokazał, czy więcej, podobny wynik PiS-u i PO miesiąc temu i nagle 15% rozjazd poparcia. To po prostu katastrofalna różnica. O połowę wynik, jakby ta różnica się powiększyła, nie no, więcej jak połowę, to kilkukrotnie, tak, kilkukrotnie, żeby być precyzyjnym. Bardzo duży spadek Konfederacji, 1/3 ich poparcia, do 6% spadli, 3% mniej. No i też trzecia droga nie wchodzi do parlamentu, tylko 5%, lewica nie wchodzi, 4%. Tu jest bardzo duża grupa niezdecydowanych, bo aż 24%, więc można powiedzieć, że pewnie trochę partii z tego przydziału dostanie. No ale zakładając, że nawet niewielką cząstkę dostaniecie, to przechodzicie te 40%, a Platformie to niewiele pomoże. Jakby pan skomentował najpierw te sondaże, bo one pokazują pewną tendencję, która jest we wszystkich sondażach w ciągu ostatnich tygodni, ale... Co takiego się stało? Wzięliście się solidnie za kampanię? Czy przeciwnik jest taki pogubiony? Co się dzieje? No, panie redaktorze, myślę, że Polacy jednak widzą, dostrzegają wielką strategiczną różnicę pomiędzy Prawem a Sprawiedliwością, a opozycją na czele z Platformą Obywatelską. No jednak my po pierwsze zarządzamy państwem w sposób poważny, reagujemy ciągle na otaczającą nas sytuację, tak chociażby geopolityczną sytuację bezpieczeństwa. Jesteśmy w stanie zapewnić Polakom bezpieczeństwo zarówno ekonomiczne poprzez transfery społeczne, jak i bezpieczeństwo militarne poprzez zabezpieczenie granicy. No w tym czasie Donald Tusk zajmuje się ściąganiem, nie wiem, takiego towarzystwa jak Kołodziejczak na listy, tak? Kołodziejczak, który mówił o tym, że jako zarzut, że zostaliśmy skłóceni z Rosją, rzekomo to jest cytat, który mówił o tym, że zarabiał mnóstwo pieniędzy na handlu z Rosją, tak? I który krzyczał, że Amerykanom należy pokazywać środkowy palec. No i to jest sojusznik właśnie pana Tuska, pan Kołodziejczak, który jest słynny, uznany właśnie z mocy swojego prorosyjskiego nastawienia.
I chyba Polacy dostrzegają niebezpieczeństwo w tym, co się dzieje po prostu, bo to nie są żarty, panie redaktorze. Oglądamy wszyscy chociażby także program Reset, który regularnie jest znowu emitowany i widzimy, jaką politykę... Pierwszy sezon TVP programu emitujemy w soboty, w niedzielę w Republice, powtarzamy go, a jutro jest bardzo ważny odcinek drugiego sezonu w Telewizji Polskiej po 21, więc mimo tego, że ja kieruję tą telewizją, to akurat chciałbym, żeby Państwo obejrzeli, bo to będzie naprawdę ważny odcinek, ten sezon. Ale panie ministrze, bo właśnie chciałem o te kontrowersyjne decyzje zapytać, trochę też pod kątem pana wiedzy o środowisku. Pan się wywodzi ze środowisk narodowych. Pan, można powiedzieć, wyszedł trochę z tych środowisk, z których dzisiaj się buduje Konfederacja. Po co Roman Giertych Donaldowi Tuskowi? Przecież on ma tylko wielki kłopot. No, najpierw ogłasza, że kto nie jest za aborcją do trzeciego miesiąca życia dziecka, żeby można było dowolnie, bez pytania, zabić to dziecko, to nie wejdzie na listę. Po czym no, zaprasza tam Romana Giertycha, który w tej sprawie nie wygląda na to, żeby zmienił zdanie. Chociaż będzie musiał, no bo przecież jeżeli wszyscy, to wszyscy. Po co Roman Giertych Donaldowi Tuskowi na tej liście? Po tym, jak tyle stracił, bo to ewidentnie jest reakcja na Kołodziejczaka, ten spadek Platformy, bo jeszcze wzrost PiSu to może co innego, ale spadek Platformy to jest ewidentnie reakcja na błędy, które Platforma popełniła, między innymi na Kołodziejczaka pewnie. No to po co jeszcze dobija się Giertychem? Nie wiem, czy pan redaktor się widział, ale była taka wypowiedź Borysa Budki, bardzo ciekawa, w której to Borys Budka de facto, moim zdaniem, rzucił takie polityczne wyzwanie Tuskowi. Dlatego, że powiedział Borys Budka publicznie do kamery, że warunkiem takim sine qua non, niezbywalnym warunkiem do tego, żeby wejść na listy Platformy Obywatelskiej, będzie publiczna deklaracja Giertycha, że popiera no, aborcję na życzenie. W związku z powyższym zobaczymy, jak ta zabawa się zakończy, bo wydaje mi się, że Platformie dochodzi teraz do wewnętrznych wojen bardzo silnych. Ale to co, Budka przeciwko Tuskowi się, to koniec świata. To ja rozumiem, że Schetyna, no, zesłali go do Senatu. Swoją drogą widać, jak oni ten Senat traktują. Ale Budka się zbuntował przeciwko Tuskowi. No, to chyba moim zdaniem pokazuje, że Donald Tusk, wbrew temu, jak jest lansowany w TVN-ie i w innych ośrodkach medialnych patronujących Platformy Obywatelskiej, chyba jednak nie jest tak mocny politycznie. To pokazuje zresztą, bo nawet dzisiaj gdzieś tam widziałem kątem oka, słuchałem, jak mówiono w tych mediach właśnie, że podobno Tusk nie konsultował z nikim tej wrzutki z Romanem Giertychem na listy. Nie, a to jestem przekonany. Pojechał do Włoch, tak. Napili się grapy w tym upale, no i mamy teraz efekty. Zawsze mówiłem, że w upale to nie można pić, ale bo to szkodzi. No, ale już niezależnie od wszystkiego, to jednak ja zakładałem, że jakaś myśl polityczna w tym musi istnieć. Nie, wydaje mi się, ja się bardziej przychylam do tej wersji, którą gdzieś także różni komentatorzy zamieszczają w social media, czyli że Roman Giertych ma bardzo dużą wiedzę na temat Donalda Tuska. Pamiętajmy, co teraz widzimy na obrazkach właśnie emitowanych przez Republikę. Pamiętajmy, że pan Giertych reprezentował chociażby syna Donalda Tuska w różnych sprawach. Samego Tuska również reprezentował. Jego ludzi, bardzo ważne. Pan podejrzewa, że on mógłby nie dotrzymać tajemnicy adwokackiej? Taki uczciwy człowiek? Nie mówię, że nawet, że mógłby nie dotrzymać tajemnicy, ale mógłby przede wszystkim, myślę, wywierać mocny wpływ na Donalda Tuska. Tak nawet naokoło, nie wprost. Mówiąc o tym, że wiesz, no obiecałeś mi być może kiedyś tam ten start, no i lepiej, żebyś tej obietnicy dotrzymał. I tutaj może być taka niewypowiedziana groźba. No ciężko, panie redaktorze, no polityka, zazwyczaj mamy to do siebie, że staramy się analizować w sposób logiczny. Tylko tutaj logiki nie ma, no bo wszystkie jakby decyzje, które Donald Tusk w ostatnim czasie podejmuje, czy to z Kołodziejczakiem, czy to właśnie z panem Giertychem, no raczej nie przydają Platformie poparcia, wręcz odwrotnie, zabierają mu poparcie, a do tego dochodzą problemy wewnętrzne. Bo Platforma Obywatelska w ostatnich latach, przypomnijmy, bardzo mocno skręcała w lewo. Przecież pan Trzaskowski jest lewicujący wręcz politykiem i jego układ, który buduje również wewnątrz Platformy. Więc branie dzisiaj Giertycha na listy, który no, na pewno będzie miał problem teraz, żeby chociażby powiedzieć, że jest za aborcją na życzenie. No chyba, że już tak totalnie zmienił poglądy, że nawet się tego wyrzeknie. Chociaż deklarował wielokrotnie, że niby nie ponad. Zobaczymy, jak się zachowa, co zrobi z tym swoim kręgosłupem do końca, czy go połamie, czy teraz będzie się przed tym bronił. Natomiast branie Giertycha na listy Tuskowi po prostu nic nie daje, logicznie mówiąc, tak? Nie daje mu nic. Tylko no, bo kiedyś się mówiło o takich związkach, że można pójść razem konie kraść, a teraz widziałem taki mem,
że można pójść razem z koniem kraść. Ale to już jakby mem, zostawmy humor. No, ja jeszcze nad jedną rzeczą się zastanawiam, bo coraz więcej jest takich linków, które by wskazywały, że Donald Tusk uprawdopodabnia koalicję z Konfederacją. Po pierwsze, z Konfederacji wychodzą takie sygnały i z zaplecza medialnego, i z samych kandydatów na posłów, choćby pan Wippler. Kierownictwo Konfederacji wcale temu nie zaprzecza. Tak? Nie widziałem żadnego dementi w tej sprawie. Ale potwierdzeń kilka widziałem. No więc coś tu się dzieje. A z drugiej strony mamy człowieka, który wychował połowę kierownictwa Konfederacji, tak? Romana Giertycha. Tak? To jest ich taki starszy kolega, tak? Który wprowadzał bardzo wielu z tych ludzi do polityki. A wcześniej mamy skrajnie antyunijnego i antyzachodniego Kołodziejczaka, no, który chyba tak poglądami to najbardziej przypomina Grzegorza Brauna. No więc można powiedzieć, jest pewien link, tym bardziej, że już jest środowisko medialne związane z panem Pińskim, tak, które łączy obydwa środowiska. Czy to nie jest uprawdopodobnianie jednak sojuszu z Konfederacją? No bo jakby no, pierwsza myśl, która mi przychodzi do głowy, że być może to o to chodzi, że oni bez Konfederacji nie dadzą rady stworzyć rządu. No to musi być link, to będzie Giertych. No panie rektorze, sięgnijmy troszeczkę takim rysem historycznym, cofnijmy się o kilka lat wstecz. Była głośna swego czasu taka wypowiedź pana Nitrasa, no skądinąd przecież znaczącego polityka obozu Donalda Tuska, który nie wiedząc o tym prawdopodobnie, że to co mówi jest rejestrowane w taki sposób, w Sejmie powiedział, rzucił takim tekstem, że kiedyś będą rządzić z Konfederacją. Chyba co do Lewicy się zwrócił, że będą rządzić z Konfederacją wspólnie. To zostało nagrane, to podniosło duże emocje w internecie. Po drugie, ja pamiętam dokładnie, kiedy były wybory prezydenckie. Mieliśmy do wyboru pana prezydenta Andrzeja Dudy i pana Rafała Trzaskowskiego. No to Konfederacja wówczas nie tylko nie wsparła kandydata obozu polskiego, patriotycznego, no to również pan Jacek Wilk, jako jeden z znamienitych tam wtedy działaczy Konfederacji, powiedział, że trzeba głosować na Trzaskowskiego. Tak? Więc jakby to są kolejne sygnały, które wskazywałyby na ten ślad, o którym mówił pan redaktor. Rzeczywiście jest tak, że na przykład Krzysztof Bosak, który teraz kandyduje z województwa podlaskiego jako chyba turysta, bo on z Podlasia nie ma nic zupełnie wspólnego, kandyduje z Konfederacji. No pamiętamy wszyscy, że jest wychowankiem wprost Romana Giertycha. No w sensie są zdjęcia publicznie dostępne, kiedy stoją panowie razem w Sejmie. Tak? Pan Bosak, jak taki można powiedzieć, polityczny syn obok, u boku pana Giertycha. Dlatego też no, zachodzi bardzo duże domniemanie, że właśnie to być może jest robienie gruntu pod to, żeby właśnie Konfederacja starała się ukraść troszeczkę głosów patriotycznych dla Prawa i Sprawiedliwości i na tej kanwie później dogadać się z Platformą Obywatelską w Sejmie. Natomiast ja mam nadzieję, że do tego absolutnie nie dojdzie z prostego powodu, ponieważ po pierwsze Platforma, widzimy, pikuje w sondażach w dół i Polacy nie chcą jej popierać, a po drugie spada poparcie dla Konfederacji bardzo dobrze, bo absolutnie to nie jest ugrupowanie, które dzisiaj wzmacnia bezpieczeństwo państwa, które wzmacnia patriotów w naszej kochanej Polsce, tylko w czasie tak dużej destabilizacji w naszym regionie Europy, gdzie mamy wojnę tu za granicą, Konfederacja publicznie mówi o tym, że ona idzie po to, żeby wywracać stolik, czyli de facto wywracać państwo do góry nogami. No komu będzie na tym zależało dzisiaj, żeby wywracać w Polsce system, który obecnie mamy? Myślę, że takie osoby są na wschodzie, którym zależało na tym, żeby w Polsce zapanował chaos. No nie, no Donald Tusk też mówi, nawet mówi, że będzie to robił siłą, więc tutaj z panem Kołodziejczakiem jest mu po drodze. No, ja nie wiem, któremu będzie podawał kij bejsbolowy, ale obydwaj zdaje się nie odżegnują od takich metod. Wracając do tych możliwych linków z Konfederacją, no dobrze, no ale jest jeden problem, który jest bardzo trudny do przeskoczenia. Elektorat Konfederacji, kiedy mówi się, że Konfederacja może pójść z Platformą, uważa to za tak absurdalne, że traktuje to jako figurę retoryczną albo za jakieś takie pomówienie konkurencji. Podobnie z elektoratem Platformy. Oni po prostu nie wierzą w to, że Grzegorz Braun może być, nie wiem, ważną postacią w rządzie Donalda Tuska. Także to im się wydaje tak nierealistyczne, że po prostu traktują to jako pomówienie. A tymczasem no mamy już Giertycha na liście, mamy już Kołodziejczaka na liście. No to znaczy dzieją się rzeczy, które przekraczają w zasadzie. No jednak Braun ma jakiś dorobek reżyserski, zanim zwariował zupełnie, to mówił nawet rzeczy całkiem niewariackie. Natomiast no, pan Kołodziejczak, no to zawsze to była jazda po bandzie.
no z Romanem Giertychem to nie wiadomo, kiedy był gorszy, czy jak był ultranarodowcem, czy jak stał się ultratuskowcem. No ale tutaj jest, no, tu jest mocno, naprawdę mocno. To jest testowanie elektoratu do bólu. No ale pan redaktor dotknął sedna sprawy. No bo z jednej strony rzeczywiście wydawałoby się, że dzisiaj łączenie Platformy z obecną Konfederacją no może się wydawać komuś nielogiczne, że nie masz racji bytu zaistnienia, że to jest niemożliwe. No ale właśnie. No ja uważam osobiście, że po wzięciu Kołodziejczaka na listy absolutnie już wszystko może się wydarzyć, jeśli chodzi o Donalda Tuska. No widzimy, że są ujawniane kolejne materiały z panem Kołodziejczakiem, materiały ściśle prorosyjskie, gdzie on wprost mówi o konieczności współpracy z Rosją. Materiały ściśle antyamerykańskie, antynatowskie, tak? No to są takie materiały, co do których nie ma najmniejszej wątpliwości, że nie są dzisiaj w interesie Polski. Ale Tusk nie wiedział, że takie materiały istnieją, to on tam siedząc w tej Brukseli nie zauważył, że Kołodziejczak to w zasadzie jakby główny cel to było dobrze czynić Putinowi. Ja tam niewiele więcej widziałem w jego działalności, bo rolników on tak dbał jak dzisiaj, dbał z Tuskiem, tak? No natomiast no rzeczywiście no w każdym momencie swojej działalności to, co robił, służyło Moskwie i to tak bardzo, bardzo wprost, tak? Bez względu na intencje, bo może miał inne intencje, ja tam w głowie nie siedzę, tak? Ale jego działalność wprost służyła Moskwie. I Tusk tego nie zauważył, czy zauważył? No ale panie, a może właśnie zauważył i docenił? No bo oglądając dzisiaj Reset, no to widzimy, że Donald Tusk był skrajnie prorosyjskim premierem, był skrajnie usłużny wobec Rosji. No, bardzo uwielbiał te spotkania z Putinem, przytulanie się z nim, w związku z powyższym i podejmował działania, które były wybitnie na rękę Rosji. No i w związku z powyższym tak naprawdę wydawałoby się na pierwszy rzut oka, że ten sojusz Tusk-Kołodziejczak jest niemożliwy do zaistnienia, ale kiedy wgłębimy się na przykład w to, że obaj panowie niejednokrotnie wyrażali się ciepło o Rosji, że właśnie ta Rosja ich łączy de facto, to pokazuje się sens tego sojuszu. Bardzo niebezpieczny sens dla Polski. No ale dlatego, to też że Roman Giertych też tu pasuje, prawda? Bo pamiętamy, rodzina Giertychów, to jeszcze tak pokoleniowo, to byli ludzie, którzy zawsze grali na Rosję. Tak? Oni jawnie grali na Rosję. Tam nie było innych niż grających na Rosję. I Roman Giertych, no przynajmniej w przypadku Unii Europejskiej, no to przecież to był najbardziej zażarty wróg Unii, jaki można sobie wyobrazić przez całe lata. Potem ten jego pogląd zniknął. Ja bym tak naprawdę chciał poznać jego pogląd w sprawie Unii Europejskiej dzisiaj. Co do Kołodziejczaka, no to jeszcze 2-3 lata temu to on tam biegał po unijnej fladze. Tak? Ja nie jestem może wielkim fanem tej dzisiejszej Unii, ale no to wygląda na to, że ja to jestem ultrazwolennikiem na przykład tak prywatnie, bo zagłosowałem koniec końców z dużym wahaniem za wejściem Polski do Unii. A tu mamy ludzi, którzy no kontestowali, głosowali przeciw. Jeszcze kilka lat temu mówili, że to największe zło. I Donald Tusk ich bierze jako takie twarze, tak? No bo pierwsze miejsce, wbrew pozorom ostatnie miejsce, to jest ważne miejsce. To są dobre miejsca, tak? Na listach. Może to jest wprowadzenie kozy, tak? Wprowadziłem, no, przepraszam, bo tutaj jakieś skojarzenia z panem Kołodziejczakiem są zupełnie przypadkowe, wprowadza kozę pana Kołodziejczaka i pana Giertycha. Znowu z tymi zwierzętami, no nieważne. I potem wyprowadzi, tak? No i wszyscy, Boże, ta lista jest świetna, tak? Już nie ma Kołodziejczaka, nie ma Giertycha, jest naprawdę nieźle. No ale z drugiej strony też się zastanawiam, czy też nie chodzi o to, żeby wyhodować sobie nowego Palikota. Pamiętamy wszyscy, jak Palikot zafunkcjonował w polskim parlamencie, to wówczas wielu komentatorów wskazywało na to, że on tak naprawdę jest niezwykle na rękę Donaldowi Tuskowi, przecież wiemy o ich bliskich relacjach, i że często Palikot robił i mówił to, czego nie chciał powiedzieć Donald Tusk. Czyli zohydzał polską debatę publiczną, wprowadzał do niej taki bardzo radykalny, agresywny język, jakieś takie obsceniczne gadżety, pamiętamy wszystko, co robił. Atakował tak skrajnie, wściekle te wartości katolickie i patriotyczne. No i Donald Tusk wychodził, mówił, to nie ja, to tam pan Palikot, tak, ale swoje ugrywał na tym, tak, czyli jakby podburzał. Panie ministrze, jeszcze chciałem krótko o jedną rzecz zapytać. No pan wprawdzie nie ten resort, ale jednak cyfryzacja. Co z tym sygnałem stop? To jakaś gównażeria nam tutaj się bawi, bo tam słyszałem, że policjanta zatrzymano. To już nie jest taka gównażeria. No, ktoś jednak mający dostęp do poważnych rzeczy. Czy jednak jest to włączenie się w wojnę hybrydową w ten sposób Rosji?
Ja myślę, panie redaktorze, tak, przede wszystkim no, sprawą się zajmują służby, to jest bardzo poważna sprawa i nie można lekceważyć. Wiemy, że mamy działania hybrydowe ROS przeciwko Polsce, również skierowane także w sferze cybernetycznej. Natomiast absolutnie nie możemy niczego wykluczyć. Widzimy dzisiaj, co się dzieje na granicy wschodniej. Bardzo twardy apel dzisiaj Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do Białorusi o to, żeby zaprzestała działań wrogich przeciwko państwu polskiemu, bo konsekwencje będą bardzo proste, czyli zamknięcie granicy. I wówczas odcinamy Białoruś i Rosję całkowicie od Europy Zachodniej. Zostaje im Kaliningrad tutaj jako taka wysepka. No i mi się wydaje, że to jest bardzo dobry apel. Ja bym chciał tutaj bardzo mocno ten apel wzmocnić i także podziękować ministrowi Kamińskiemu za to, że tego typu apele dzisiaj są formułowane i że zaczynamy po prostu jasno mówić no, tym wschodnim reżimom, że albo zaprzestaną swoich wrogich działań przeciwko państwu polskiemu, albo czeka ich wielki gospodarczy problem, bo jak zamkniemy granice, no to wiemy, co się stanie z handlem dla nich, tak? Tylko, że tak naprawdę za chwilę możemy nie mieć wyboru, bo słyszymy o tym, że Rosja i Białoruś próbują eskalować tę sytuację, że może dochodzić nawet do prowokacji zbrojnych. Także tutaj ten sygnał musi być bardzo stanowczy z naszej strony. Bardzo, bardzo dziękuję. Wiceminister cyfryzacji Adam Andruszkiewicz, człowiek, który dobrze zna środowiska narodowe, próbował nam wyjaśnić, co Roman Giertych robi w Platformie Obywatelskiej na listach. No, tak jakoś musimy się przyzwyczaić do tych nieoczekiwanych widoków. Chwila przerwy i nam to może wyjaśnią politolodzy i socjologowie. Dziękuję bardzo.